No, trzeba przyznać, że PiS jest konsekwentny w działaniu przeciwko kobietom. Dziś do zakazów dokłada Polkom rejestr ciąż. O tym, jak bardzo PiS nienawidzi kobiet, mówiłam już wielokrotnie, więc dziś skupię się na tym, co my, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, zrobimy, kiedy PiS trafi na śmietnik historii. Otóż całościowo rozwiążemy kwestie zdrowotne kobiet. Zapewnimy bezpłatne badania prenatalne. Zagwarantujemy łatwy dostęp do bezpłatnej antykoncepcji. Dostęp do tabletki dzień po bez recepty. Wrócą lekcje edukacji seksualnej w szkołach. I stałe wsparcie finansowe i opieka medyczna w przypadku urodzenia dziecka niepełnosprawnego. Wrócimy też do bezpłatnego in vitro. Wprowadzimy także nową umowę społeczną, w której zagwarantujemy każdej Polce prawo do podjęcia przez nią po konsultacji z psychologiem i lekarzem indywidualnej decyzji o przerwaniu ciąży do 12 tygodnia w bezpiecznych warunkach, podobnie jak w większości krajów Unii Europejskiej. Kobiety muszą mieć prawo do podejmowania osobistej decyzji dotyczącej macierzyństwa w zgodzie z własnym sumieniem. Muszą mieć zapewnioną kompleksową opiekę, muszą być bezpieczne i mieć zagwarantowane prawo wyboru. Muszą mieć wybór, a nie zakaz. Pan poseł...